Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimension One. Oto nasze prawdziwe podejście do Galicji. Wiktoria 3, sfera wpływów, odcinek 4. Udało nam się ustabilizować nasz rynek wewnętrzny, jeżeli chodzi o balans popytu i podaży w dużej mierze. Jesteśmy już niezależni, niepodlegli. A całość sytuacji wydaje mi się tutaj jak najbardziej zmierzająca we właściwą stronę. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej. Oczywiście zagadałem się, zapomniałem o kilku rzeczach, które sobie tutaj przygotowywałem. Chcemy mieć narzędzia stalowe i nie chcemy dofinansowywać już tej huty stali, dlatego te pieniądze nam znikały, bo je wrzucaliśmy w błoto, żeby tą hutę stali finansować do poziomu nieopłacalnego dla wszystkich zainteresowanych. Teraz stal jest banalnie tania, drewno jest w miarę rozsądnie tanie. Jest tutaj kilka rzeczy, a i papier cały czas jest absurdalnie drogi, więc na tym się właśnie skupimy. Niestety mamy bardzo prymitywne metody wytwarzania papieru. Aby mieć tą metodę lepszą, potrzebujemy siarki. Właściwie tyle siarki nie wiem, czy będziemy w stanie zaimportować. Moglibyśmy teoretycznie spróbować to zrobić. Oczywiście mocno za to zapłacimy, ale zobaczmy, czy będziemy w stanie tą siarkę faktycznie z zagranicy ściągnąć. To może być problematyczne. Nie wiemy, czy szlaki handlowe się rozrosną, bo nie mamy nad tym żadnej kontroli. Jest to głęboko frustrująca rzecz, aby nad tym panować. Bankowość centralna, wytwarzanie pieniążków, oprocentowanie pożyczek, to obie te rzeczy będą bardzo istotne w obecnym momencie. Czyli co, my importujemy po 5 jednostek siarki. Czy gdzieś tutaj, biorąc pod uwagę aktualne warunki handlowe, przewiduje się, że poziom tego szlaku 1 nie ulegnie zmianie? Nie ulegnie zmianie. Czyli my fizycznie nie mamy możliwości zaimportowania wystarczającej ilości siarki. Co jest wybitnie niefajne. Dysydenci łamią szeregi. Dajmy sobie komplikacje i spróbujmy to przepchnąć do końca. Gdyby tą papiernię tutaj siarki używać, ta papiernia będzie prywatnie wybudowana w następnej kolejności. Tak długo jak te szlaki handlowe wtedy utrzymamy, jeżeli chodzi o siarkę, to tak, jedną papiernię jesteśmy w stanie utrzymać z takiej siarki. Niestety jest to bardzo, bardzo, bardzo ograniczające to, w jaki sposób jesteśmy w stanie handlować. Moim zdaniem powinniśmy mieć tutaj odrobinkę większą swobodę pod tym względem, większą kontrolę nad tym zwyczajnie. Chwilowo te narzędzia sobie będziemy eksportować, bo mamy je w bardzo rozsądnej cenie. Cały czas staramy się powrócić do jakichś rozsądnych relacji z Austrią, bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, nie będziemy chcieli, nie mamy powodu, aby z nimi walczyć. Mamy powód, aby walczyć z Prusami, mamy powód, aby walczyć z Rosją. Musimy, prawda, zjednoczyć, ponownie tutaj odbudować Rzeczpospolitą obojga narodów. To jest całość idei nam przyświecającej. Braki w zwierzchnictwie troszeczkę bolą, ale jakoś to przeżyjemy. Zaraz kolejna narzędziownia powstanie, to już może być troszeczkę... A, i ta narzędziownia też chce używać stali oczywiście. Więc te narzędzia będą banalnie tanie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy kolejny poziom opieki zdrowotnej. Wygląda na to, że zboże jest zbyt drogie. Tak, to będziemy chcieli zaadresować, ale papier też jest zbyt drogi, to też trzeba zaadresować. Wszystko trzeba zaadresować. Jedno po drugim. I my, gdy tylko spłacimy te kredyty, które obecnie mamy, natychmiast zainwestujemy w większą ilość, zbijmy troszeczkę podatki, bo nie podoba mi się ilość radykałów. Prawdopodobnie zaraz pojawią się niepokoje na naszym terytorium, tego wolelibyśmy uniknąć.
niepokoje głównie ze względu na te podwyższone podatki, prawda? Radykałom nie podobała się sytuacja. O nie, komplikacja. Auć, auć, auć. Mamy teraz szansę na to, że to się uda, szansę na to, że to się skaszanie kompletnie, będzie trzeba to do śmietnika wyrzucić. Duża stawka, duże emocje i nic nie jesteśmy w stanie tutaj z tym zrobić. Austria i Prusy skoczyły sobie do gardła. Na szczęście nie ma to z nami żadnego związku. Nie musieliśmy się w to wpychać. Tylko osłabione Prusy nie są na naszą korzyść. Osłabiona Austria chwilowo jest na naszą korzyść. Niemcy, przywództwo, upokorzenie Austrii. Niemcy, przywództwo. Ciekawe. Myślę, że najbardziej niebezpieczna sytuacja dla nas byłaby wówczas, gdyby te państwa były w stanie się połączyć. To byłaby absolutnie najgorsza sytuacja dla nas, bo mielibyśmy kolosalnego, niemożliwego do pokonania olbrzyma na naszej lewej flance. Co prawda moglibyśmy go początkowo użyć być może do walki z Rosją, ale długofalowo to na pewno nie byłaby rzecz korzystna dla nas. Żurawie, tak, technologie związane z marynarką, portami, handlem morskim są obecnie nam tak niezbędne, że nie mogę się doczekać opracowania ich wszystkich. Tracimy rangę mocarstwa. No tak, na ten moment mocarstwem zdecydowanie nie jesteśmy. Mamy, do mocarstwa nam jest dość daleko. Supremacja narodowa, prawo głosu właścicieli ziemskich, te rzeczy. Brakuje nam siarki, to jest to, co mówiliśmy, prawda? Ta pojedyncza papiernia, dla której jesteśmy w stanie wystarczającą ilość siarki zaimportować. Przemiany koneksje, czas ustanowienia prawa, kościół nas mniej lubi, niech nas nie lubi, mi to rybka. Niedługo będzie trzeba zainwestować więcej w stal, obecnie trzeba zainwestować więcej w węgiel i tak uczyńmy od razu. I naturalnie znów chcemy przyjrzeć się sytuacji, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Infrastruktura wygląda jeszcze stabilnie, czyli tak jak mówię, jeszcze nie inwestujemy w lokomotywy i kolej. To jest jak najbardziej kwestia długofalowo otwarta. Dzielnice finansowe pięknie prosperują. Jestem z tego w miarę zadowolony. Francja wspiera nas finansowo. Widzę, że mamy troszeczkę sojuszników potencjalnych i obecnych. Czy wojna się skończyła? Tak, wojna między Prusami i Austrią się skończyła. Próbujmy dalej ocieplać te relacje z Austrią, wyrównać je, nawet jeżeli nie będą one najprawdopodobniej zbyt szybko pozytywne. No by. Musimy połknąć tą gorzką pigułkę tutaj. Mamy 37% szansy na sukces, 35% na debatę i 27% na wstrzymanie. Nie mamy żadnej szansy na postęp. Najprawdopodobniej, znając nasze szczęście, to no, tuż przed końcem, prawda, nam się to wysypie. Wyłączność kulturowa jest dla nas niezbędna, a przynajmniej bardzo mile byłaby widziana z racji możliwości ściągnięcia do siebie olbrzymich migracji wówczas. I to, co chcemy teraz zrobić, to zainwestować najprawdopodobniej jakieś dwa sektory budowlane rządowo po tej, bezpośrednio po tej kopalni, i te pieniążki, bo jak widzicie, udało nam się już spłacić nasze kredyty i możemy inwestować wszystko, co mamy. Utraćmy troszeczkę biurokracji, nie powinno nas to aż tak bardzo zaboleć. Zmieńmy typy urzędów i będziemy mieli na plusie tą biurokrację. Oczywiście papier, o, papier się ustabilizował, bardzo ładnie. Najprawdopodobniej
A ta dodatkowa produkcja, prawda, przy użyciu importowanej siarki jest kluczowa dla naszego sukcesu. Zobaczcie, tutaj generujemy 70 papierów w jednej, tutaj generujemy 200 w czterech. Ale te 200 to jest jeszcze dodatkowym bonusem, prawda, przerobu przy użyciu rozporządzenia. Więc to warto uwzględnić i zauważyć, jak duży bonus stanowi zwyczajnie użycie lepszych technologii. Technologie są tutaj wyznacznikiem potęgi, zdecydowanie. Chciałbym najprawdopodobniej pchnąć Państwowy Fundusz Zdrowia o to jeszcze jedno oczko wyżej. Potrzebujemy 50 punktów biurokracji. Czy to jest jeden? Jeżeli to jest jeden urząd, ja najprawdopodobniej się na to zdecyduję. To jest jeden urząd? Jeżeli zobaczymy tutaj. 20... Obawiam się, że to informuje nas o całości. Czyli jeżeli rzucimy okiem tutaj z bonusem, to mamy 5 do 350, powiedzmy, zaokrąglmy do tych 350, czyli to jest około około 70 na urząd, powiedzmy. Najprawdopodobniej kompletnie się walnąłem tutaj w tej matematyce. To tak, będziemy chcieli ten jeszcze jeden urząd postawić sobie i ten jeszcze tylko tutaj właśnie, czy może tam, gdzie mamy tych urzędów najwięcej, żeby mieć jeszcze większy bonus za, moi drodzy, w obu miejscach mamy tak samo, okej. Bo im więcej budynków mamy na jednej przestrzeni, im więcej budynków mamy w jednej przestrzeni, tym większy one bonus od ekonomii skali dostają. Okej. Ta wyłączność kulturowa cały czas mnie tutaj irytuje. Cały czas mi dynda przed samym nosem. O, widzimy, że mamy wystarczająco pieniążków, aby te wszystkie centra budowlane, które postawiliśmy sobie, dalej funkcjonowały. A czy my nie chcielibyśmy przypadkiem... na pewno nie chcemy wywołać żadnej ewolucji nigdy, bo nasze jedyne koszary są nie w naszej stolicy, czyli my efektywnie wywołując taką ewolucję, uzbroilibyśmy rewolucjonistów, samemu nie będąc w stanie się bronić, więc pamiętajmy, że rewolucje są bebe, nie wolno nam ich wywoływać na ten moment. Jak my stoimy z drewnem? Można by było podbić tutaj drewno o jedno oczko w niedługim czasie. Wolałbym inwestować, prawda, dla ekonomii skali w jednym miejscu, w wydobycie takiego węgla. Jeżeli chodzi o stal, to ty jako tako sobie radzisz. Jeżeli chodzi o papiernie, jest stabilnie. Jeżeli chodzi o narzędziownie, również jest chwilowo stabilnie. Niech ta gra toczy się dalej na najwyższej prędkości. Monitorujmy tą sytuację, ale nie przestawajmy, prawda, przed siebie. Tutaj mamy. Możemy zwiększyć wpływy inteligencji. Więc tak, zwiększa te wpływy inteligencji, chociaż na rozsądek, prawda, skoro cały czas balansujemy na krawędzi ostrza, to co ja powinienem robić, to zawsze maksymalnie zwiększać sukces przepchnięcia tej reformy z racji jej istotności dla całego naszego dalszej, dla całej naszej dalszej rozgrywki. Bez populacji nie jesteśmy w stanie zrobić nic zwyczajnie. Okej, biurokracja, zaraz ją sobie podbijemy, miejmy nadzieję wystarczająco, żeby zmaksymalizować opiekę zdrowotną, co powinno zmaksymalizować, a przynajmniej znacząco zwiększyć przyrost naturalny, zmniejszyć również umieralność, tylko umieralność najbardziej bylibyśmy w stanie zmniejszyć przy użyciu ochrony organów regulacyjnych co najmniej. A jest to odległa perspektywa, tylko związki zawodowe popierają takie podejście
bezpieczeństwa, prawda? Wreszcie udało nam się wyłączność kulturową przepchnąć. Nie jestem w 100% pewien, jak sytuacja będzie wyglądała i czy w ogóle kiedykolwiek jakieś masowe migracje będą miały miejsce. Niemniej jesteśmy na nie gotowi i możemy być ich celem, prawda? Wszystkie niepokoje w Europie powinny móc skończyć się zwyczajnie emigracją do nas. Jeżeli przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja, nadal mamy troszeczkę dyskryminowanych kultur z jakiegoś powodu. A, z powodów religijnych. Nieważne. Czyli tak długo, jak są katolikami. To byłoby istotną... Czyli tak, wolność sumienia. Tylko... Czy, dlaczego wolność sumienia nadal pozwala nam dyskryminować... Okej, okay, czyli my akceptujemy zbliżone do nas religie. A całkowity rozdział sprawia, że wszystkie religie są akceptowalne. Wiecie co? Musimy chyba to zrobić. Nawet jeżeli Kościół raczej nie ma wystarczających wpływów, żeby się przeciwko nam zbuntować, więc całkowity rozdział jest czymś, co zwiększa naszą szansę na ściągnięcie do siebie nowych ludzi. Więc tak właśnie uczynimy. Dalej, naturalnie chcemy zainwestować, chcemy zmniejszyć koszta życia najbiedniejszych, więc będziemy chcieli przyjrzeć się sytuacji tutaj i zainwestować w pola żyta chociażby. To wzbogacanie gleby, nawóz, prawda, jest problematyczne na ten moment i przez dłuższy czas będzie, bo zwyczajnie nie mamy tych źródeł siarki, ani mamy sposobności, możliwości importu wystarczającej jej ilości. Gra nie daje nam żadnego rozwiązania poza podbojem w tej domenie. I to będzie zwyczajnie problematyczne przez dłuższą chwilkę. Jak Prusy na nas spoglądają? Mamy pokojowe tylko stosunki i są ostrożnie nastawione względem nas. Jak spogląda na nas Austria? Dominacja cały czas, okej. Okay. Być może nie podoba im się to, że poprawiamy relacje z Austrią. Nie powinniśmy wkładać, prawda... nie powinniśmy najprawdopodobniej w taki sposób do tego podchodzić. Ale nie jestem pewien, jakie rozwiązanie byłoby dla nas lepsze. Realizm najprawdopodobniej niewiele nam da. Wojsko, moglibyśmy zacząć się tym interesować, ale mnie to nie interesuje, tak szczerze mówiąc. Urządzenia do puszkowania mogą nam się przydać i wtedy warsztaty zmechanizowane też mogą nam się przydać. Zainwestujmy w to. Żelbeton, później tak, kocioły, kocioł wodno-rurkowy, te wszystkie rzeczy, gospodarka, teraz gospodarka, społeczeństwo niech się samo bada. A my skupmy się na gospodarce, bo pora na naszą rewolucję przemysłową. Całkowity rozdział, wstrzymanie, jakie mamy szanse? Mamy nie najlepsze szanse. Bankowość pocztowa, bardzo użyteczna dla nas. Zwiększenie puli inwestycyjnej, jak najbardziej mile tutaj widziane. Inwestujemy w pola żyta. Być może warto było zainwestować w te pola żyta również, bo one są nawożone. Narzędzia do zbiorów tylko zmniejszają ilość osób, które muszą pracować, a my nie potrzebujemy zmniejszać. Na ten moment dobrze jest mieć zwyczajnie, moi drodzy, jak najwięcej miejsc pracy, które są lepiej płatne. Również nie mamy na ten moment żadnych uniwersytetów. Wow, okej, okay. Już mamy jedną komplikację. Nie najlepsza sytuacja. Całkowity rozdział będzie trudny do wprowadzenia zwyczajnie. Tego się spodziewaliśmy, więc nie ma tutaj zbyt dużego zdziwienia z mojej strony. Niemniej fajnie by było mieć taką możliwość. Później będziemy chcieli przegłosować jakiś cenzus wyborczy, może nawet coś w tym guście fajnie by było, tylko znów, to jest rewolucja efektywnie, a my nie możemy sobie na taką rewolucję pozwolić. Kontemplacja na 16%, fantastycznie, że się udało, nie spodziewałem się tego. Więc tak, będziemy teraz w stanie produkować odrobinkę więcej żywności.
Moglibyśmy próbować eksportować narzędzia, które są naszym dość istotnym produktem. A żelazo, mówicie, że warto by było mieć go więcej, jak nie mam z tych danych, tutaj mamy tak. Czyli węgiel się ustabilizował, ale teraz żelaza potrzebujemy więcej. Moglibyśmy użyć nitroglicerynę, ale nie jest to jednak wskazane ze względu na to, że dość trudno byłoby nam to ogarnąć. I wspierajmy za granicą. Jeszcze Polska nie zginęła, znak zapytania. Chcemy zwiększyć radykalizm w Rosji. Nie chcemy jeszcze wkurzać Prus, chcemy wkurzać Rosję, bo Rosja jest naszym pierwszym celem. Zwyczajnie mamy zbyt dobre relacje z Prusami na ten moment. Rzecz o polityce rządowej. Co to może być? Kolonizacja eksploatacyjna? Pewnie. Jak bardzo chcecie, będziemy mogli to wprowadzić. Nie jest to jakkolwiek istotne na krótką metę dla nas, ale możemy o tym pomyśleć na dłuższą. Widzę, że będę chciał rozbudować jeszcze troszeczkę bardziej sektor budowlany. To zróbmy to na pierwszy ogień. Może nawet dwa sektory budowlane będę chciał tutaj zrobić. Udana debata, fantastycznie. Kolejne postępy. I co wy chcecie? Chcecie gwardię narodową? Inteligencja chce gwardię narodową? Możemy im zaoferować tajną policję. Będzie kompromisem dla... muszę coś sprawdzić. Tajna policja, wszyscy popierają... bo Valentyn, obecny lider inteligencji jest autokratą, dlatego popierają coś, czemu zawsze się sprzeciwiają w normalnych warunkach. Myślę, że bardziej interesuje nas tajna policja obecnie, bo umożliwi nam stłamszenie właścicieli ziemskich jeszcze większe, tylko czy potrzebujemy ich tłamsić właściwie? Jak tak na to spoglądamy teraz? Ta gwardia narodowa może nie być takim złym rozwiązaniem. Co ta gwardia narodowa właściwie nam daje? Radykalizm ruchu politycznego, mniejsze postępy, tempo postępu rewolucji i secesji zmniejszone jest współczynnik poboru wojskowego. Może nam się to przydać, być może. Zobaczymy, co da się zrobić. Zaraz po całkowitym rozdziale będziemy próbowali przepchnąć to, co nas poprosili. Ponieważ czemu nie? Kto nam zabroni? Będziemy chcieli żelazo najpierw, więcej żelaza mieć, najpierw, zanim będziemy go więcej zużywali. Teraz do mnie dotarł, przecież używamy żelaza do tego, aby budować. I mieliśmy już braki żelaza, więc jeżeli zwiększymy ilość sektorów budowlanych, to ilość żelaza raczej nie wzrośnie, patrząc na sytuację logicznie z punktu widzenia matematycznego. To nieudana debata, auć, próba przepchnięcia całkowitego rozdziału będzie problematyczna i wiedzieliśmy o tym, wydaje mi się, od dłuższego czasu. Mimo wszystko będziemy próbowali to uczynić. Czy my mamy jakąkolwiek szansę na próbę dołączenia do jakiegoś bloku mocarstw? Imperium Brytyjskie tak, tylko nie mamy żadnego połączenia. Francja tak, tylko nie mamy żadnego połączenia. I niestety wszyscy... Pakt Wall Street. Typowe Stany Zjednoczone. Z Rosją nie chcemy mieć nic wspólnego, z Austrią... Właściwie? Pomyślcie o tym, wyobraźcie sobie sytuację, w której my... Prawda, po wydostaniu się z Austrii dołączamy jako już niezależny byt do ich bloku i używamy ich jako odskoczni, żeby zmiażdżyć pozostałych zaborców. To jest bardzo miła mi perspektywa, jeżeli właściwie na to miałbym tak spojrzeć. Jak najbardziej jestem skłonny coś dookoła tego spróbować zrobić. Sektor budowlany jest konstruowany bardzo powoli, ta kopalnia żelaza jest konstruowana odrobinkę mniej powoli i ta kopalnia żelaza zapewnia nam żelaza odrobinkę jak najbardziej mile. Książę Nikolowskiej i Kryfi musi tylko wyrazić na to zgodę.
Próbuje zainterweniować w procesie politycznym, przepchnie tą reformę o jedno oczko do góry, tylko że wkurzy wszystkich. Wkurz wszystkich. Co mnie, i tak wszyscy mnie nienawidzą. Równie dobrze możesz przepchnąć tą reformę dalej. Bo jest ona tak istotna na dłuższą metę, że te krótkotrwałe koszta nie powinny być przez nas odczuwalne. Wiemy, jak budować fregaty. Być może puścimy je, prawda, w jakimś naszym systemie rzecznym. Ale niestety gra tego nie przewiduje. Gospodarstwa rolne właściwie chciałbym wprowadzić, tylko one... A, czy chciałbym je wprowadzić? My dość sporo zysków czerpiemy z posiadania pól uprawnych. Więc jak na to teraz tak spoglądam, to nie wiem, czy ja chcę oddać te dywidendy. Nie są one głównym źródłem naszych dochodów, jeżeli chodzi o uprawę rolną. Nieudana debata, auć. Być może niepotrzebnie wszystkich wkurzyliśmy i całkowity rozdział się nie uda, ale warto próbować. Nadal tak wiele osób nas nienawidzi. Dlaczego aż tak bardzo nas nienawidzą? Ze względu na poziom życia, niespełnione wymagania ruchu politycznego, poziom życia poniżej oczekiwanego minimum, dyskryminacja. Aż tyle? Naprawdę? Nie za bardzo rozumiem. Bo przecież podnosimy wasz poziom życia. Wasz poziom życia powinien być podniesiony o co najmniej... ze względu na modyfikatory z przeforsowanego przez nas... prawa. A, ja zapomniałem podnieść fundusz zdrowia, pomimo tego, że urząd wybudowałem po to. Wybudujmy jeszcze jeden urząd po to. Oczywiście jest to kiepski pomysł. Zagraniczny manifest, gospodarstwa rolne, poparcie. Okej. Okay. Jeżeli będziemy mieli bardzo olbrzymie poparcie, to być może uda nam się przepchnąć to, zanim wybuchnie rewolucja i właściciele ziemscy się zbuntują. Rozkwit przemysłu surowcowego, fantastycznie. Tajne transakcje, mniejsza szansa. Szansa na ustanowienie prawa, komplikacja. Musimy wygenerować sobie komplikacje. I dlaczego nie zwiększyła się szansa na ustanowienie prawa? Wydawało mi się, że tamta opcja właśnie zwiększała to. Może to był czas, nie szansa. No nic. Niech to tak się toczy dalej. Zaraz będziemy mieli urząd, to oczywiście wygeneruje nam dodatkowe koszta, nie dając już nic pozytywnego w zamian. Uniwersytety też będą generowały dodatkowe koszta, ale może ciebie nie będę podnosił, ale na pewno Państwowy Fundusz Zdrowia chce podnieść. Bo my bardzo chcemy podnieść poziom życia, prawda, tej klasy najniższej i nie rozumiem... Dlaczego nadal macie aż taki problem? Bo zboże jest aż tak drogie. Czy my to zboże gdzieś eksportujemy? O co chodzi? Dlaczego to zboże jest aż tak drogie? Przyjrzyjmy się temu. Zlecenia sprzedaży. 440. A, bo hodowle bydła zjadają przecież. No właśnie, zakłady produkcji żywności, ale potrzeby ludności są tak olbrzymie. Czyli my tak naprawdę musielibyśmy teraz... Jak wy na przykład wyglądacie i ile wy... O, wy już nawet nie używacie... Używacie nawozu. Czyli na przykład tutaj chciałbym dać, no nie wiem, podwoić ilość? Czy będziemy mieli wystarczająco nawozu? Spróbujmy podwoić ilość tych pól pszenicy. I zobaczyć, jak to się ułoży, ustabilizuje. Nieudana debata... Wywalamy całkowity rozdział. Musimy to ręcznie wyrzucić, żeby zmniejszyć długość czasu, jaką będziemy musieli czekać, żeby ponownie spróbować to przepchnąć. Bardzo niefajnie, że nam się nie udało tego przepchnąć. To musimy spróbować Gwardię Narodową teraz, prawda, zrobić, bo to jest to, o co nas inteligencja prosiła. Gwardia Narodowa, proszę bardzo. Gwardia Narodowa, poprosimy. I to akurat powinno się udać w miarę łatwo przepchnąć. Nikt nie chce wstrzymania, są co najwyżej postępy, debaty i sukces.
Więc jak najbardziej wygląda to na rzecz rozsądną i możliwą do zrobienia. Tak, zboże jest na pewno zbyt drogie. Teraz będziemy skupiali się na tym, żeby zmaksymalizować zysk, znaczy dostęp do niego, zanim cokolwiek innego zrobimy. I tylko spoglądamy, jak prawda wygląda pozyskiwanie tego zboża. Popieracie prawo, fantastycznie. Możemy mieć lojalizm wśród klasy niższej. Tak, to jest rzecz, jak widzicie, która zupełnie obróciła efektywnie naszą sytuację w kraju. Straciliśmy prawie 5,5 miliona, prawda, radykałów. Więc to jest jak najbardziej mile widziana rzecz. Najprawdopodobniej musielibyśmy uciąć jeszcze bardziej podatki, żeby ta ilość radykałów stabilnie spadła. Niemniej już na ten moment widzimy, że sytuacja dość się tutaj ustabilizowała. Okej, PKB rośnie, może nie dokładnie tak, jakbym chciał. Przyjrzyjmy się, o właśnie. Pamiętacie, że mówiłem, że coś musimy być w stanie z mięsem robić? Tworzenie z niego konserw jest jak najbardziej adekwatnym rozwiązaniem. Potrzebuje na pewno więcej tych zakładów produkcji żywności. Czy my chcielibyśmy próbować importować jedwab? Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie jestem w 100% pewien, co o tym myśleć. Meble luksusowe mogą być tańsze, czemu by nie? Nie mamy ołowiu. Zwyczajnie nie mamy dostępu do ołowiu, więc nic z tego nie wyjdzie. Tutaj też nic z tego nie wyjdzie. Stal stabilnie wygląda. Ok, jeżeli chodzi o budynki wiejskie, sytuacja też jest nie w pełni ustabilizowana, ale nie będziemy tutaj nic manipulowali póki co. Budujemy kolejne pola pszenicy, ustanowienie prawa. Zmniejszysz moc przerobową, zwiększysz kolonizację eksploatacyjną. Okej, możecie popierać to. Nie powiem, żebyśmy jakoś wybitnie się na tym skupiali, ale możecie to popierać. Nikt wam nie zabroni tego popierać. Zobaczymy, czy z Austrią ustabilizujemy nasze stosunki, czy też nie. Czy ja już pcham? Tak, pcham to dalej, więc możemy, mając taki zapas biurokracji, możemy pomyśleć o zwiększeniu mocy naszej agencji organów ścigania. Jest to zawsze mniej radykałów powstających w związku z obniżeniem poziomu życia. Mamy nadzieję nie obniżać poziomu życia, ale lepiej dmuchać na zimne. Okej, czyli chcielibyśmy importować troszeczkę nawozu. Nie jest to rzecz, którą zazwyczaj, prawda, się importuje, ale dobra, powiedzmy. Nie mamy jak go produkować póki co u siebie, brak siarki. Przypominam dla tych, którzy tego nie wyłapali. Importujemy max siarki, jaką tylko udaje nam się uzyskać i to wystarcza na 1/3 tego, czego wymagałaby jedna fabryka sztucznego nawozu. Okej, sektor budowlany jeszcze jeden jest możliwością, ale ja bym raczej chciał zaadresować kwestię... O, wy moglibyście... Nie mamy alkoholu wystarczająco dużo, bo nie mamy wystarczająco dużo... Ciekawe, tutaj macie produkcję żywności? To nie jest najlepsze na to miejsce. Dużo bardziej wolałbym tutaj wybudować sobie taką produkcję żywności. Więc to jest wasza kolejność i powiedzmy, że produkcja żywności będzie miała taką kolejność. Okej. Warsztaty zmechanizowane. To również nam się przyda. I ja mówiłem o spółki akcyjne. Większa ilość firm, może jakaś firma, do której teraz będziemy mieli dostęp, będzie jeszcze bardziej udana. Wybieranie nic nam nie da, kociołki nam troszeczkę dadzą w kopalniach, więc zrobimy tak i tak. Wybielanie być może automatycznie zostanie opracowane, nie będziemy na to zużywali naszych sił i środków. 69. pozycja na świecie, nice, nice.
Gwardia Narodowa jest przepychana. Oczywiście do Gwardii Narodowej też będziemy potrzebowali biurokracji, ale to możemy zaadresować już po fakcie. Nie jest to, nie wymaga do naszej natychmiastowej atencji. Nie potrzebujemy już produkcji szkła, importu szkła, ponieważ mamy wystarczającą produkcję, wystarczającą podaż, prawda, lokalną. Na ten moment, prawda, kontrolujemy tą naszą niezbędną, powolną rewolucję przemysłową, a raczej ewolucję, chyba bardziej, bo nic eksplozywnego w tej naszej industrializacji tutaj nie zauważyłem. Czyli tak, zakłady produkcji żywności, to jest istotna rzecz, to jest rzecz, o którą się tutaj opieramy. PKB rośnie w miarę sprawnie, poziom życia nie rośnie tak, jakbym chciał. Zobaczmy, jakie firmy mamy do dyspozycji. Hodowla bydła, huty stali, to jest jedna z możliwości, ale preferowałbym coś innego. Ofensywa armii przez dłuższy czas najprawdopodobniej nam się nie przyda, więc przerób hut stali chwilowo jest najbardziej korzystną z rzeczy, które tutaj widzę. Więc metal, artykuły premium, założymy ciebie. Więc mamy dwie firmy, na ten moment, prawda, syndykat leśnik i materiały, jak to się nazywało, artykuły premium, metale. Przyjęcie, być może uda nam się tą Gwardię Narodową faktycznie przepchnąć. Austria proaktywnie oziębia nasze stosunki, więc być może będzie nam dość trudno te relacje poprawić. Najprawdopodobniej nie wycofają się z dominacji, ponieważ zwyczajnie chcą odzyskać te terytoria. Chcą z powrotem uczynić nas państwem poddańczym. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć na arenie międzynarodowej, może jakaś wewnętrzna rewolucja u nich, może coś jeszcze odmiennego, żeby zmienili swoje podejście, zdanie i zamysł na to, co chcą z nami zrobić. Niemniej na ten moment, prawda, użycie Austrii jest odsunięte w czasie, dopóki Austria się nie przestanie, prawda, strzelać focha po tym, co jej zrobiliśmy. Kolejny sektor budowlany to nas, to będziemy dawali więcej niż zarabiamy, ale najprawdopodobniej przyspieszy na tyle nasz rozwój, że będzie to bardziej na naszą korzyść. Bo teraz chcemy jak najszybciej, prawda, jak najlepiej się rozwinąć. Rozwiązać jak najwięcej problemów, które mamy. Chociażby właśnie alkohol jest drogi. Jak wygląda kwestia produkcji żywności tutaj? Powolutku zaczynamy to rozkręcać. Niestety, prawda, ustanowiliśmy prawo, świetnie, petycja rządu, świetnie, czyli petycja została spełniona. Inteligencja jest w niebo wzięta. Dlaczego nie jesteście w niebo wzięci? Dlaczego jesteście tylko na plus 7? Spełniliśmy wasze żądania. Wcześniej to dawało plus 20. A teraz spełniliście nasze żądania. Dobrze, to znaczy, że was nie zamordujemy. Zamiast się cieszyć, to po prostu, prawda, wycofują się z wcześniejszych groźb. Wypadek w fabryce barwników. Świetnie. Fantastycznie po prostu. Przynajmniej możemy spróbować związki zawodowe wyciągnąć z niebytu. Nie wiem, czy one w ogóle istnieją. Mają szansę istnieć. Nie jestem w 100% pewien. Więcej żelaza na pewno. Czy się mylę? Tak, więcej żelaza będzie jak najbardziej mile widziane. Więc dokończmy jeszcze jedno pole żyta i wtedy żelazo. Fakt, że my nie mamy dostępu do nawozów, sprawia, że, prawda, uprawa tych pól jest ledwie jakkolwiek opłacalna. Możemy wrócić, przejść do uprawy jednolitej, tylko to znacząco zwiększy koszta alkoholu. Alkohol wolimy, prawda, zamiast bimbru wolimy pić przemysłowo produkowany, znaczy wolimy, żeby oni pili przemysłowo produkowany alkohol. Tylko, że to też nie jest wcale takie proste. Kolumny destylacyjne najprawdopodobniej by nam to ułatwiły. Jest to jedna z technologii, które opracowujemy obecnie. Tak. Jest to jedna z technologii, które przenikają do nas, a my obecnie opracowujemy inną technologię. Czyli najprawdopodobniej w ciągu jakichś 2 lat będziemy ją mieli. To powinno dość znacząco zmodyfikować naszą sytuację.
Narzędziownie wszystkie używają stalni, jeżeli chodzi o infrastrukturę. O, właśnie, odrobinkę się spóźniłem efektywnie, bo my potrzebujemy i zakładów motoryzacyjnych, i kolei. Kolej jest budowana automatycznie, prywatnie. Bardzo miło, że AI to robi za nas, tylko my musimy zapewnić, moi drodzy, zakłady motoryzacyjne. Więc 32 tygodnie, aby takie zakłady motoryzacyjne stworzyć, a pierwsza kolej będzie gotowa już za, o, mniej więcej w tym samym czasie. Perfekcyjnie. Czyli byliśmy w stanie zauważyć problem, przewidzieć i znaleźć jego rozwiązanie, zanim on się nam w ogóle objawił. Co jest najgorszą rzeczą, jaką można robić w jakimkolwiek korpo czy w jakiejkolwiek pracy, prawda? Rozwiązywać problemy, zanim te się ukażą, bo nikt tego nie zauważy, nikt nas nie doceni. Problemy trzeba, prawda, utrzymywać w maksymalnym skupieniu i kiedy wszyscy je zauważą, dopiero wtedy się ich pozbywać i zdobywać pochwały. Tak. Funkcjonowanie w kole, pobycie kole poszczurkiem, ta mentalność taka piękna. I tym abstrakcyjnym odskokiem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za uwagę, życzę miłego dzienka i mam nadzieję do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej, moi drodzy.